W tym momencie przechodzimy do ostatniego naszego referatu, który wygłosi pan Gabriel Maciejewski, czyli Korylus. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Proszę tutaj. Tematem wystąpienia będzie, kto stał za Józefem Piłsudskim. Zaraz zaczniemy. Moment, zaraz zaczniemy, ja tak jest. Wyjmę tutaj literatury, pomocy naukowe. Socjalizm, śmierć, proszę bardzo. Proszę państwa, temat jest trochę na wyrost, ja od razu powiem, bo żeśmy z panem Rafałem go w tak zwanym biegu zgodnili, a ja będę opowiadał o aferach, jak zwykle, finansowych oczywiście, ale zanim to zrobię, chciałem się pochwalić. Wojciech Zaleski, 1000 lat naszej wspólnoty, drugie wydanie, niewznawiane nigdy, raz wydane w Londynie. Wojciech Zaleski, proszę państwa, to jest jeden z 8 założycieli ONR-u, gdyby ktoś nie pamiętał tego. Od jutra albo od poniedziałku w naszym sklepie na stronie basiaknieźwiedź.pl. I gdzie? U pana? I u kolegi Michała. Adres? Metro Stokłosy, tam jest księgarnia, gdzie można wszystkie książki wydawane przez Korylusa i jego pismo zdobyć. Dobra, nie będziemy przedłużać, ponieważ musimy się zmieścić w tych 20 minutach. Ja zacznę od takiego cytatu. Ogólnie nie dbam zbytnio o narodowość samą w sobie, ale w przypadku Polski uważam, że jedyną nadzieją na wypchnięcie reakcyjnej Rosji z Europy Środkowej leży w ponownym ustanowieniu silnej Polski. Nie widzę nadziei na to, by jakikolwiek ruch podjął to zadanie z wyjątkiem socjalistów. Proszę państwa, to są słowa, które wygłosił brytyjski socjalista Henry Hyndman, tak to jest napisane. No i o co tu chodzi? To jest cena naszej niepodległości. Została wyartykułowana tutaj, tak? Że niepodległość tak, ale socjalistyczna. Inna być nie może. Proszę państwa, żeby cokolwiek zrobić na mapie, prawda, zmienić coś, zmienić stosunki własności, bo to jest istota, tak, wszystkich zmian politycznych. Żeby zmienić stosunki własności, potrzebne są dwie rzeczy. Bojówka i bank. Bojówka i bank. Józef Piłsudski, o którym tu dzisiaj mówimy, był twórcą bojówki, tak? A jak zaczniemy się rozglądać za bankami, to się zrobi trochę gęsto, bo jak wiemy, na początku lat 20. tych banków w Polsce powstawało dużo, ale ja nie będę mówił o tych bankach, ale o innym banku. O banku, który nosił bardzo taką wdzięczną nazwę, Wileński Bank Ziemski. Wileński Bank Ziemski. Bardzo to jest budujące, bo to był bank, który udzielał kredytu ziemianom, którzy modernizowali swoje majątki. A dyrektorem w tym banku był bardzo lubiany przez wielu z państwa autor wspomnień Mieczysław Jałowiecki. On to barwnie opisuje, jak objeżdżał ziemię mińską i wileńską i szacował majątki, nie tylko polskie, ale też rosyjskie, a potem przyznawano decyzję, czy udzielać kredytu, czy nie. Bank ten powstał w roku 1872. I sławny jest z takiej anegdoty. Anegdotę przytacza Karol Wędziagolski w swoich wspomnieniach. Bohaterem anegdoty jest Józef Piłsudski, który ze swoim sympatycznym uśmiechem napisał 3 litery na kartce i zapytał Wędziagolskiego, czy on wie, co to znaczy. Były to litery K plus M plus B. Więc oczywiście wszyscy niezorientowani powiedzieliby, że chodzi o Kacpra, Melchiora i Baltazara, ale to nieprawda. Chodzi o Kończę, Montfiła i Bortkiewicza, 3 dyrektorów Banku Ziemskiego w Wilnie. I kiedy ktoś w Wilnie w latach 1872-1905, bo w tym roku umarł Montfił, pisał takie litery na kartce, oznaczało to tylko, że ma kredyt do spłacenia i za chwilę przyjdzie komornik. Więc to był taki żart, no jakby to powiedzieć, ponury, tak? I taka kpina, no nie a propos sytuacji, ale wszyscy w Wilnie to rozumieli. Proszę państwa, kto był prezesem tego banku? Jaki był skład zarządu tego banku? Najważniejszymi ludźmi byli hrabia Plater, wielki koniuszy dworu i hrabia Zubow, Mikołaj Zubow. Jego syn Włodzimierz Zubow był ożeniony z ciotką Józefa Piłsudskiego. Bank oprócz tego, że pieniądze w to przedsięwzięcie zainwestowali wymienieni panowie, także inni ludzie, akcjonariusze, ziemianie, z czasem się o tym wspomina, ale rzadko, w bank ten zainwestował również Johann Gottlieb Bloch, a także 2 żydowskich przedsiębiorców z branży tekstylnej z Białegostoku.
Ja może od razu powiem, co myślę, to znaczy powiem, jaka była rzeczywista funkcja tego banku. Rzeczywistą funkcją tego banku, proszę Państwa, co za chwilę postaram się udowodnić w tych 20 minutach, było przerzucenie kosztów rewolucji i kosztów zmiany granic, które miały nastąpić w naszej części Europy, na tych, którzy byli ofiarami tej rewolucji i ofiarami tej zmiany granic, czyli na polskich ziemian, na Wileńszczyźnie i na Mińszczyźnie. Można też tutaj zadać pytanie, które też będzie zasadne, dlaczego nie powstała niepodległa Białoruś, tak? A dlaczego próbowano utworzyć niepodległą Ukrainę i dlaczego powstała niepodległa Litwa? No proszę Państwa, dlatego, że niepodległej Litwy chcieli Niemcy, niepodległej Ukrainy chcieli Niemcy i Brytyjczycy, a niepodległej Białorusi chcieli tylko Polacy, prawda? Bo Białorusini też jej nie chcieli. Tylko Polacy zamieszkujący ziemię mińską i wileńską, a także słudzką, chcieli niepodległej Białorusi. To było za mało. Wracajmy do banku i do rodziny Zubowych. To jest bardzo istotna rodzina, bo oni pochodzą z tych Zubowych. To są potomkowie Platona Zubowa, który kiedyś dostał w prezencie od carycy Katarzyny majątek szawle i oni się w tych szawlach utrzymali na Litwie. I co jest najistotniejsze w naszej historii, Włodzimierz Zubow był członkiem partii Wielki Proletariat. To jest trochę dziwne, prawda, że hrabia był członkiem partii Wielki Proletariat. Oprócz tego w tych szawlach, proszę Państwa, istniało coś w rodzaju punktu przerzutowego. To znaczy, jak jakiś rewolucjonista i socjalista no, za dużo się nabiegał po świecie, tak, za bardzo się zmęczył, uciekając przed policją, to mógł pojechać do majątku Szawle i tam najeść się różnych smakołyków, wyspać się, poznać jakieś miłe osoby płci przeciwnej i dalej włączyć się w ten nurt działań rewolucyjnych. Tą operacją kierowała rodzina Zubowych, spokrewniona z rodziną Piłsudskich. I to jest, proszę Państwa, istotna okoliczność, w której dojrzewał przyszły marszałek Polski. Tak? Co jest teraz ważne? Ponieważ wszyscy wiemy, że z osobą Józefa Piłsudskiego wiążą się różne mity. Ja chciałem powrócić do takiego mitu, może nie jakoś specjalnie kontrowersyjnego, dotyczącego bankructwa Złowa, prawda? Jak pamiętamy, Józef Wincenty Piłsudski, ojciec Józefa Piłsudskiego, był złym gospodarzem, wziął w posagu 80 tysięcy hektarów razem z małżonką, a następnie to wszystko poszło, prawda? Jak to jest możliwe, że ten majątek został stracony, kiedy się miało szwagra, który był synem kierownika najważniejszego banku na Wileńszczyźnie, prawda? Jak mogło do tego dojść? No więc oczywiście są takie legendy, że Józef Wincenty Piłsudski, naiwny, były powstaniec, zadłużył się u Żydów, ci przychodzili, zabierali te pieniądze, resztki, a potem się wszystko spaliło. To jest oczywiście malownicza wersja, ale wobec tego faktu, że tam mamy bezpośrednią bliskość Wileńskiego Banku Ziemskiego, trochę mi się nie chce w to wierzyć. Oczywiście nie udowodnię teraz tego, natomiast Józef Wincenty Piłsudski sławny był z tego, że wprowadzał różne, jakby to powiedzieć, modernizacje w swoim majątku. Te modernizacje wobec rzeczywistości ekonomicznej Wielkiego Księstwa Litewskiego nie miały sensu, dlatego że praca była bardzo tania i wynajem robotników to była najprostsza rzecz na świecie. Natomiast on inwestował w maszyny, ponieważ niewiele rozumiał, tak się zorientowałem z lektury wspomnień rozmaitych osób, które się o nim wypowiadały, to myślę, że ktoś po prostu kazał mu w to inwestować, że to był jakiś eksperyment ekonomiczny i eksperyment gospodarczy, który zakończył się całkowitą klapą, a rodzina Piłsudskich wyjechała do Wilna i tam bynajmniej nie w biedzie kontynuowała swoje życie. Matka Piłsudskiego zmarła, rzeczywiście, to prawda. Natomiast ten ojciec żył uporczywie i miał przedziwne pomysły. Kiedy Piłsudski jechał na Kongres Międzynarodówki do Londynu, to dał mu na drogę cały kufer wędlin litewskich, bo sobie wyobrażał Józef Wincenty Piłsudski rzeczywistość londyńską tak, że Ziuk przyjedzie i otworzy kiosk z tymi wędlinami. To się oczywiście nie stało i oni wszyscy te wędliny tam jedli, a wiem to na pewno, bo wiem to z wspomnień Ludwika Krzywickiego. Ostatni kawałek polędwicy litewskiej przywieziony przez Ziuka do Londynu zeżar Karol Liebknecht. I to jest wyrażone wprost. Proszę Państwa, oprócz tego, że mamy ten majątek Zubów, który jest
w mojej ocenie niewątpliwie oparty o Wileński Bank Ziemski. Mamy tego Waryńskiego, który tam przyjeżdża, żeby się oderzeć, tak, powiem brzydko. Mamy jeszcze jednego rewolucjonistę związanego z rodziną zaangażowaną w ten bank. Józef Montfił, sławny dyrektor tego banku, o którym Hipolit Korwin-Mikołajewski napisał, że Józef Montfił za pomocą różnych figli, proszę Państwa, podwyższył pensję zarządu z 6 tysięcy rubli do 18 tysięcy rubli miesięcznie. Ten Józef Montfił miał brata i ten brat udzielał gościny bardzo sławnemu rewolucjoniście, którego powieszono w Cytadeli jako jedynego chyba bohatera rewolucji 5 roku, tak? Z samej wierchuszki, ja nie mówię o jakichś biednych ludziach wkręconych w tę imprezę, czyli Józefa Montfiła Mireckiego. On się nazywał Józef Mirecki, ale nazwisko Montfił przyjął sobie, dlatego że kiedy był Stanisława Montfiła, brata Józefa, no to tak mu się spodobało w tym majątku, że tak się zaprzyjaźnił z Montfiłami, że postanowił dołożyć sobie jeden człon do nazwiska. Więc proszę Państwa, dyrektorzy Banku Ziemskiego, wśród nich hrabiowie, udzielają schronienia rewolucjonistom i namawiają Józefa Wincentego Piłsudskiego do ekonomicznych eksperymentów na 80 tysiącach hektarów. To jest ciekawa okoliczność, tak? Bo no ona, w mojej ocenie przynajmniej, mówi nam, że wersja wydarzeń sprzedawana, lansowana, wersja wydarzeń dotycząca początków kariery i wczesnych lat życia Józefa Piłsudskiego, no jest całkowicie nieprawdziwa, tak? Że to wszystko musiało wyglądać zupełnie inaczej. I teraz tak, mój ulubiony autor od dłuższego czasu, Hipolit Korwin-Mikołajewski, pisze, że charakter Banku Wileńskiego nie był od początku tak, jakby to powiedzieć, drapieżny, prawda, i kapitalistyczny, bo kiedy żył pierwszy dyrektor, Jan Lubański, sławny i zasłużony ziemianin, który się wywodził z mińskich Żydów, ale całkowicie zmienił swój, jakby to powiedzieć, sposób życia, kupił sobie herb, nie znał się na rachunkach, miał słabo bardzo prowadzony majątek, zarządzał tym bankiem, raczej go firmował. W końcu umarł, to panowie Plater i Zubow wyznaczyli nowego dyrektora, wspomnianego tutaj Józefa Montfiła. Józef Montfił zmienił troszeczkę charakter banku i przestał tylko inwestować w majątki ziemskie, tak, udzielając kredytu, a potem ściągając to bardzo surowo, ale zaczął inwestować w nieruchomości. W Mińsku, Słucku, Wilnie, tak? Zrobiła się gruba afera, dlatego że no, dyrektorzy zarabiali po 18 tysięcy rubli miesięcznie. Domek dla biedoty, do dzisiaj są w Wilnie kolonie montfiłowskie, domek dla biedoty kosztował 1000 rubli. Spłaty w ratach rozłożone były chyba na 40 lat, o ile pamiętam. I już w 1946 roku taki inwestor mógł się poczuć właścicielem tego domku. Już w 1946 roku mógł się poczuć właścicielem. No wszyscy wiemy, co się wydarzyło w latach 1905-1946, więc możemy dzisiaj tylko się uśmiechnąć na tego rodzaju formułę. Dużo się działo. Trochę się działo. Trochę, tak? Się działo. Liga angielska ruszyła. No. Dwie wojny światowe. Więc takie, proszę Państwa, to były historie. I cóż się stało z tymi inwestycjami? No niektóre rzeczywiście zostały ukończone, natomiast było kilka spektakularnych krachów, bo oczywiście pojawili się spekulanci, którzy nie spłacali kredytu. Bank przejmował nieruchomości, następnie te nieruchomości wystawiał na licytację i tam ci sami inwestorzy, głównie żydowskiego pochodzenia, którzy nie spłacali tego kredytu, kupowali te nieruchomości za bezcen. Tak to wyglądało. Ponieważ były to czasy, kiedy Polacy mieli bardzo utrudnione możliwości, jeżeli idzie o obrót ziemią, tak? Nie mogli tej ziemi kupować, nie mogli powiększać majątków, więc no, nie było lekko, ale te wszystkie operacje były wykonywane poprzez podstawionych Rosjan, poprzez tak zwane słupy. To się oczywiście spotykało z różną reakcją, z reakcją przeważnie wrogą czynników żandarmskich i policyjnych, a także urzędniczych, ponieważ no, Rosja to był konglomerat, który składał się z rozmaitych pionów, tak? I te piony prowadziły w zasadzie w terenie własną politykę. Jeżeli były jeszcze zainfekowane obcą agenturą, no to prowadziły politykę po prostu wrogą państwu, tak? Nikt ich z tego nie rozliczał, nikt ich nie kontrolował. Wileński Bank Ziemski, proszę Państwa, był pod szczególnym nadzorem Piotra Orzewskiego. Ja teraz wrócę do... Bo
o stosunku finansistów i ziemian, tak, o których tu przed chwilą powiedziałem, do rewolucjonistów powiedziałem, a teraz będzie o stosunku żandarmów rosyjskich do tychże rewolucjonistów. Kiedy Ludwik Waryński siedział w Szlicerburgu, gdzie miał warunki po prostu komfortowe bardzo, nudził się okropnie i wysłał do Piotra Orzewskiego, szefa żandarmów, pismo, żeby mu przysłać warsztat stolarski, bo się nudzi. I Piotr Orzewski, proszę Państwa, groźny rosyjski czynownik, podpisał zgodę i Waryński dostał ten warsztat w Szlicerburgu i mógł sobie tam toczyć, co chciał, czy tam strugać jakieś pudełka. Piotr Orzewski, proszę Państwa, to był człowiek, który był szczególnie cięty na Wileński Bank Ziemski i czekał, kiedy ten Wileński Bank Ziemski zrobi jakiś błąd. Sławna była historia, proszę Państwa, majątku Łuczaj, który należał do pewnego obywatela z Małopolski. Było to w czasach, kiedy jeszcze nie można było kupować ziemi i w ogóle były trudności z obrotem. Przyjechał ten obywatel do Wilna i ruszył wprost do banku ziemskiego, żeby tam omówić sprawę sprzedaży tego majątku. Tak się stało, że został przez dyrektora Bortkiewicza, Kończa Montfił i Bortkiewicz, Kacper Melchior i Bartazar, wprowadzony w błąd. Uzyskał kredyt, który nie pokrywał wartości tego majątku. Chciał się tego majątku szybko pozbyć. Kupił go sam Bortkiewicz, a obywatel ziemski z Małopolski został z jakimiś groszakami w ręku. O tym wszystkim dowiedział się Orzewski i za pomocą Wileńskiego dyrektora Departamentu Wyznań, mam nadzieję, że dobrze powiedziałem, zmontował aferę, która miała wywrócić cały ten bank i doprowadzić do jakichś strasznych porachunków zakończonych być może nawet bankructwem. I teraz proszę Państwa, mamy hrabiego Zubowa, mamy hrabiego Platera, mamy rodzinę Piłsudskich. Aha, zapomniałem powiedzieć ważnej rzeczy. W tych wszystkich inwestycjach w nieruchomości w Wilnie, Mińsku i Słucku partnerem Józefa Montfiła był Adam Piłsudski. Brat Józefa, późniejszy rodzony brat. Tak. Późniejszy senator Rzeczpospolitej, tuż przed śmiercią został tym senatorem, prezes i przewodniczący licznych finansowych organizacji w II Rzeczpospolitej, których nazw sobie teraz nie przypomnę, bardzo przepraszam. I proszę Państwa, sprawa miała się tak. Mamy z jednej strony szefa żandarmów, a z drugiej strony rodzinę Zubowych pomagającą rewolucjonistom, która przykrywa tę rewolucję bankiem, tak? I Piłsudskich, którzy są z nimi poprzerastani i połączeni. Orzewski montuje następującą prowokację. Opisuje całą tę sytuację w formie raportu. Ten raport książę Kantakuzen, szef Michał Rodionowicz Kantakuzen bierze do ręki, jedzie z tym do cesarza Aleksandra III. Cały radosny odczytuje cesarzowi ten raport i czeka na reakcję. I co robi, proszę Państwa, car Aleksander III? Wali go z całej siły pięścią w pierś. Książę Kantakuzen dostaje krwotoku, wynoszą go z komnat, następnego dnia wyjeżdża do Biarritz i 3 tygodnie później umiera w wyniku obrażeń wewnętrznych. No to, jeszcze raz powtórzę, mamy z jednej strony szefa żandarmów, dyrektora Departamentu Wyznań, a z drugiej strony mamy ojca i syna Zubowych, tak, wrzenionych w Piłsudskich, tak, i pana Montfiła. To kto ma większy wpływ na najjaśniejszego pana? I w jaki sposób najjaśniejszy pan został urobiony do takiego stanu, że księcia krwi, prawda, wysokiego urzędnika w newralgicznym punkcie w kraju północno-zachodnim wyrżnął piochą w pierś, aż tamten dostał krwotoku, a w końcu zmarł. Zabił go, co tu gadać w ogóle, o czym my mówimy. I to car miał uderzenie? Nie, no Aleksander III, wystarczy spojrzeć na portret, tak, żeby się zorientować, że żartów nie było. Więc proszę Państwa, to nam trochę rzuca inne światło na początki kariery Józefa Piłsudskiego, no i generalnie na finansowanie operacji politycznych, tak? Więc skracając, metoda jest taka, taką formułę kiedyś wymyśliłem, polityka jest wtedy, kiedy koszta naszych działań ponosi przeciwnik, ewentualnie ofiara. Wszystko inne nie jest polityką, tylko żartem. No więc jeżeli ktoś chce robić rewolucję albo wojnę, to zakłada bank i montuje bojówkę.
Oczywiście misja tego banku jest zafałszowana, misja bojówki również jest zafałszowana, prawda? No ale to są manewry powtarzane, tak? Więc warto się z tą mechaniką zapoznać i warto uważać na to, co się dzieje dookoła, żeby nie dać się potem na podobne, przepraszam za wyrażenie, plewy złapać następnym razem. Bo że będą następne razy, to jestem tego pewien, a świadczy o tym choćby ilość taniego budownictwa, prawda, kredytowanego na 30 lat do przodu, jaka się w okolicach Warszawy i innych wielkich miast w Polsce buduje. To jest, proszę Państwa, pewne. No więc ja zachęcam do tego rodzaju spojrzenia i do to przypominania sobie tych wszystkich przedziwnych afer, które być może tak nie wyglądają z wierzchu, ale kiedy poskrobiemy bardziej, no to się ukazują dziwne rzeczy. No bo Hipolit Korwin-Mikołajewski opisuje nam tą aferę majątku Łuczaj. A no rzeczywiście Orzeski, może on nie był dobrze za bardzo popularny, może go car nie lubił, tak? I dlatego tego drugiego, biednego kantakuzena w ogóle tak potraktował, że tamten zmarł. No ale proszę Państwa, no to jest ewidentne opowiedzenie się najjaśniejszego pana po stronie banku, tak? Po stronie banku, przeciwko aparatowi państwowemu. Być może w grę wchodziły jeszcze jakieś inne rzeczy. Czy już 20 minut minęło? Jeżeli jeszcze chce pan dokończyć jakąś myśl, nie, to proszę bardzo. Nie, ja pomyślałem. A, jeszcze jedna rzecz ważna. Proszę Państwa, tu jest taka urocza fotografia, kserówka, co prawda, gdzie mamy te piętra tego banku, prawda? Plater, Zubow, Montfił, Dowgird, Kończa, inni dyrektorzy. Tutaj Mieczysław Jałowiecki, ale nie ma tego pionu administracyjnego. A wiecie Państwo, kto tam był w tym pionie administracyjnym? Smetona i Woldemaras. Więc proszę Państwa, jeżeli mamy organizację finansową, w której znajdują się przywódcy niepodległej, później niepodległej Polski i niepodległej Litwy, którzy się w dodatku są ze sobą spokrewnieni i spowinowaceni, bo tutaj jeszcze wchodzi w grę rodzina Narutowiczów, tak? Jeden z Narutowiczów był działaczem niepodległościowym litewskim, potem jednym z polityków litewskich. No więc proszę Państwa, jeżeli potem ktoś zadaje pytanie, a dlaczego to nie można było się pogodzić z tą Litwą, tak? Dlaczego Polska nie mogła pogodzić się z Litwą? Nie mogła się pogodzić, bo nie było takiego polecenia po prostu, tak? Włodzimierz Zubow, ożeniony z ciotką Piłsudskiego, był politykiem litewskim, tak? Piłsudski był politykiem polskim, tak? Jeden Narutowicz był politykiem polskim, zginął szybko, drugi był politykiem litewskim. Korzenie tego wszystkiego są w Wileńskim Banku Ziemskim, tak? No to, proszę Państwa, no, mamy pewną mechanikę, tak? I ona jest czytelna. Musi być bank. A jeżeli jest bank, to jeszcze potrzebna jest bojówka do tego banku. Po prostu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. A jeszcze głos naszego poprzedniego... Trop badawczy, potencjalnie może owocny, że przecież rodzina Zubow to są ci bracia, którzy jako malkontenci po zgonie Katarzyny organizują, zainspirowani przez ambasadora Whitworth'a w Petersburgu, organizują zamach na nieszczęsnego Pawła. Mordują go własnymi kończynami, bo tam wchodziły w grę i ciosy zadawane kończynami górnymi i dolnymi. I wątek polski, że bezpieczny azyl spiskowcy na etapie dogadywania tego zamachu mieli w Pałacu Branickich w Białymstoku. A ambasador Whitworth, który już wcześniej opuścił był Petersburg, także kiedy Paweł wydawał ostatnie tchnienie, to go tam dyplomatycznie nie było. Był tym człowiekiem, z którym ostatnią kolację w życiu spożył król Stanisław August. Więc to jest takie kłębowisko i myślę, że jest zasadna hipoteza badawcza. Zasadne jest stawianie takiej hipotezy po to, żeby ewentualnie teraz źródłowo katedry akademickie to przebadały, na przykład w archiwach brytyjskich, że bracia Zubów to jest po prostu gang londyński w tej części świata i dlatego cieszą się oni takim immunitetem, że nawet najjaśniejszy pan Aleksander III
ze względów dyplomatycznych nie wydaje wojny temu gangowi, prawda? To taki trop. Wrócę do tego, bo rozmawiałem z Jackiem dwa dni temu, naszym wspólnym znajomym, i on powiedział tak, agenci brytyjscy, a niżej to, co wytargowali od nich Niemcy, czyli Smetona i Woldemara. Drugi trop badawczy, że analogiczna kombinacja operacyjna na południu, w tej samej epoce. Czy jest jeszcze Tomasz Gryguć? Jest. To ambasador Raczyński wspomina, że odzywa się do niego pan White? Somerset Dimon, tak, tak. Więc do młodego przyszłego ambasadora Rzeczypospolitej w Londynie odzywa się niejaki Dimon, nawiązując niewątpliwie jakoś tam podszyte czy przenikające się z wątkami towarzyskimi, ale myślę, że także życie towarzyskie i uczuciowe i wątki erotyczne, homoerotyczne wchodziły tutaj w grę. Niejaki Dimon i mówi, że on osobiście, bo to jest starszy już dżentelmen, w Polsce w czasach powstania styczniowego działał. Tak? Więc dlaczego mówię, że to jest analogiczna kombinacja operacyjna? Bo tego Dimonta widzimy wśród twórców banku z kolei we Lwowie. We Lwowie, który stanowi zaplecze finansowe dla niedoszłego powstania polskiego, które Munro Butler Johnston przez rząd narodowy księcia Adama Sapiehy próbuje rozpętać w roku 1877. W czasie wojny bałkańskiej. Więc analogiczna kombinacja operacyjna. Brytyjczycy nie wysyłają korpusów ekspedycyjnych, bo ich nie finansują jak nie muszą, natomiast zakładają banki. Dziękuję bardzo.